Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavcar. A dzisiaj mamy auto mniej popularne, jest to Renault Megane wersji, jak widać, coupé z roku 2009 z przebiegiem 187 tysięcy, ale w bardzo fajnym silniku, jednym z najmocniejszych tutaj dostępnych. Jest to 2 litry TCE, 180 koni. Powiem Wam, że to auto z tym silnikiem naprawdę jeździ bardzo dobrze. Jest moc praktycznie cały czas, nawet gdy jedziemy 160 na godzinę niemiecką autostradą, ona jeszcze od 160 do 180 ma ochotę, że tak powiem, dojechać dalej i przyspieszać. A co ogólnie co o aucie? Auto bardzo fajnie utrzymane, tylko rok w kraju. Ma wiele informacji na temat wymian typu klocki, tarcze, rozrząd, sprzęgło, ale to wszystko Wam opowiem wewnątrz pojazdu i przejdę sobie może teraz do sylwetki. No sylwetka naprawdę może się podobać, podobny jest troszeczkę ten samochód do Alfy Romeo Brera. Fajny taki nisko osadzony kompakt z dużymi drzwiami, nisko położonym dachem. Jeszcze muszę tutaj Wam dodać, że na wyposażeniu są 17 alufelki oraz dystanse, które troszeczkę poszerzają nam ten samochód, ten rozstaw tych kół. I na wyposażeniu mamy dostęp bezkluczykowy, czujnik światła, czujnik zmierzchu, takie rzeczy, które są przydatne do kierowcy. I oczywiście, nie wiem czy teraz widać, duży szklany szyber dach, praktycznie maksymalnie dostępny, jaki może być w tym samochodzie. No i konkurencja jako takich samochodów kompaktowych, wyglądających tak troszeczkę zgoła inaczej, to mamy Astra GTC, no bo inne marki oferowały jeszcze nam szeroko, a Japończycy raczej w takie kompaktowe coupé nie uderzali, więc trzeba było się kierować do aut raczej europejskich. Cóż jeszcze, no chyba aucie to tyle. Fajnie to wymyślili, że te wersje coupé mają tak jakby wielkie takie przeciągnięte lampy w spoilery, te wloty powietrza. Wygląda to naprawdę masywnie. Spójrzcie sobie jeszcze na tą sylwetkę, zgrabna. Naprawdę Francuzom udało się to stylistycznie bardzo ładnie. Jeszcze oponki też ładne z 19 roku. Resztę opowiadamy wewnątrz. Zacznijmy sobie od książki serwisowej przeglądów. Książeczkę mamy polską. Tutaj pierwsza jest przegląd od wymiany oleju, ale dalej zaczynają się ciekawsze sprawy, tylko niech ja do tego dojdę. Sekundkę poczekajcie, bo książka nie jest zbyt wygodna w obsłudze. Dobra. No to mamy tutaj dwa przeglądziki. Zaczynamy pierwszy, gdzie to auto było sprowadzone. Zaraz sobie klient po sprowadzeniu wymienił rozrząd. Tu macie rozrząd płynny, wszystko jest podbite. Wymieniane są również włącznik tylnej klawy, bo to stała taka usterka, tarcza z łożyskami. Ogólnie auto dość widać było, że tutaj mocno doinwestowane. To było 174. Dalej macie przy przebiegu 184 sprzęgło kompletne. I to powiem Wam, jak najbardziej czuć. Auto bardzo fajnie przyspiesza. Zawsze jak wymienicie, założycie nowe, kompletne sprzęgło, to auto zawsze czuć, że idzie lepiej, bo po prostu ta moc jest szybciej przekazywana na koła. No i w 2002, tutaj teraz we wrześniu, wymieniany był chłodnica klimatyzacji, bo uciekało, i raz oczywiście gaz. Więc takie bardzo rzeczy eksploatacyjne. Klient najbliższy, który zakupił ten pojazd, ma gotowe. I to też jest, że tak powiem, dość spory koszt, no bo sprzęgło, rozrząd, klimatyzacja nie są to rzeczy tanie, jak na przykład łożyska. No i teraz przejdźmy sobie do wnętrza pojazdu. Wnętrze jest naprawdę w świetnym stanie. Trzeba przyznać, że ktoś o ten samochód dbał i widać, że dopiero rok jest w kraju. Spójrzcie sobie na te przyciski z lewej strony. Tutaj wygląda to, powiem wręcz, niemal idealnie, nie ma żadnych zadrapań. Też zapomniałem Wam wspomnieć, że mamy elektrycznie składane lusterka. Ładnie nam tutaj się składają, jedno i drugie. Przechodzimy dalej. Tutaj nie ma żadnych bajerów. Światła oczywiście, jak w automacie wspominałem, wstawki takie srebrne są w tej Megance. Kierownica, nie wiem czy ją złapie ostrość, spróbujemy. Kierownica też stan perfekt, jak na prawie 200 tysięcy, zero zużycia. Przyciski tak samo od tempomatu, też igiełka. Nie ma żadnych błędów, przebieg widzicie 187 tysięcy. Jeszcze Wam pokażę dół kierownicy. Przechodzimy na środek. Radio zwykłe, ale za to radio z możliwością podłączenia telefonu.
klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, oczywiście sprawna, no i radyjko. Tutaj często te radia są w tragicznym stanie, bo te przyciski się odparzają, no tutaj radyjko jest jak nowe. Jest też oczywiście dostęp bezkluczykowy, możemy auto zapalić bez karty, teraz kartę mam w kieszeni. Przycisk start, stop, mieszek. Mieszek wygląda też praktycznie, można powiedzieć, idealnie ręczny tutaj. Wszystko to jest świetnie utrzymane, również jak i fotel pasażera. I deska rozdzielcza też nie jest podrapana. Z tyłu mamy ISOFIX-a, jeżeli ktoś chciałby włożyć foteliki dziecięce. No i oczywiście ten duży szklany szyber dach, o którym Wam wspominałem. No i tutaj w tej kopułce za lusterkiem macie schowane czujniki od zmierzchu i od deszczu. No myślę, że aucie to tyle. Pamiętajcie, że u mnie każde auto możecie kupić z gwarancją do roku czasu. Auto też jest sprzedawane na fakturę VAT lub VAT marża, więc nie macie dodatkowych kosztów. No i pamiętajcie o tym, że możecie zasubskrybować mój kanał oraz polajkować film, gdzie będziecie szukali jakiegoś auta, na pewno się pojawi na kanale i możecie je po prostu ode mnie zakupić wcześniej niż po wrzuceniu na Otomoto. I zapraszam Was też do odwiedzenia mojej strony Mavkar otomoto.pl oraz Instagrama Mavkar Auta. Pozdrawiam, hej!